Meczem towarzyskim ze Śląskiem 2 Wrocław zakończyła sezon 2015-2016 Nysa Kłodzko. Jednocześnie tym spotkaniem rozpoczęto obchody 70-lecia klubu. Na stadionie pojawił się wychowanek MKS-u Kamil Dankowski. Dzisiaj przyjechałeś, będziesz grał w tym meczu? Nie, już jestem jakiś czas w Kłodzku, mamy wolne. We wtorek wracam do treningów. No dzisiaj niestety nie zagram, Prażenie. Chociaż bardzo bym chciał. Trenerzy mi nie pozwolili. Przyszedłem wspierać obie drużyny, najlepiej jak będzie remis. W barwach Śląska zobaczyliśmy za to dwóch byłych graczy Nysy. Wystąpił Mikołaj Kotwas i Bartosz Mróz. Trener Kamil Krzywda desygnował na pierwszą połowę najsilniejszą jedenastkę. W drugiej połowie dostaną szansę zawodnicy z drużyny juniorów, a także zawodnicy, którzy rozpoczynali też z ławki rezerwowych u nas. Ale też otrzymało zaproszenie kilku oldboyów Nysy Kłodzko, którzy też wyrazili chęć grania. Także mówię jeszcze raz, dobra zabawa w tym meczu, wynik nie jest najważniejszy. No i mamy nadzieję, że też duża liczba kibiców odwiedzi Kłodzki Stadion i zobaczy to widowisko. Mecz jubileuszowy jak najbardziej z szacunkiem do przeciwnika, do kibiców, do piłki, do samych siebie. Gramy kolejny mecz. Fajna zabawa, fajna przygoda. Tutaj dla lokalnego społeczeństwa chcemy zaprezentować dobrą piłkę, dobrze się przy tym bawić. Na pewno podchodzimy do takich meczów, tak jak powiedziałem już wcześniej, z szacunkiem do kibiców, którzy tutaj przyjdą dzisiaj i będą chcieli zobaczyć dobrą piłkę. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia zawodników na płytę boiska. Nysa dzisiaj zagra w innych troszeczkę koszulkach, do których się przyzwyczailiśmy. Tak, no ze względu na to, że Śląsk gra w zielonych, my dzisiaj gramy w czerwonych, a drugą połowę zagramy w niebiesko-białych. Chcieliśmy zrobić frajdy dzieciom, które mamy w akademii, tym najmłodszym. Są to chłopcy z rocznika 2008-2009, więc po prostu chcieliśmy, żeby wprowadzili, żeby mieli tą frajdę, tą radość z piłki, żeby mogli spotkać tych swoich idoli, niektórych, którzy grają w Śląsku. Po 45 minutach gry Kłodczanie wygrywali ze Śląskiem 2 Wrocław 2-0, a to za sprawą dwóch goli Nigeryjczyka grającego w zespole MKS-y Nysy Kłodzko Sulego Ainli i dwóch asystach Dawida Ciupidera. Niezbyt zadowolony jest trener. Znaczy na pewno z wyniku tak, bo przegrywamy do przerwy 2-0, natomiast z grania brakuje wykończenia, brakuje ostatniego dobrego dogrania w polu karnym, bo z gry mamy dużą przewagę, nadzieliśmy się na dwie kontry. Niby stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje, no ale no, jak widać nie wykorzystaliśmy ich, no skuteczność jest, to jest podstawa. Ale się chyba nie spodziewaliście, żeby Nysa Kłodzka strzeliła dwie bramki tutaj? No właśnie to pewnie przez to zagapiliśmy się, no i teraz musimy pokazać, że jesteśmy lepsi. Spotkanie się jeszcze nie skończyło, jest pierwsza połowa, na razie jest 2-0 dla nas, no i wynik do przodu, tak? Cieszymy się z tego rezultatu. A jak się tobie gra ze Śląskiem Wrocław? Znaczy się, to są młode chłopaki, wszystko w moim wieku, dobrze się gra. Tak jak mówiłem, dobra zabawa, fajnie, że prowadzimy 2-0 po ładnych akcjach, ale widać tutaj, że jednak drużyna śląska jest drużyną dominującą, pokazała parę naprawdę fajnych akcji. Ale mówię, jeszcze druga połowa przed nami. Mam nadzieję, że będzie równie udana. W drugiej części meczu zobaczyliśmy inną jedenastkę gospodarzy. Na placu gry pojawili się zmiennicy pierwszego zespołu. Wojtaszek, Słomka, Sasinowski oraz juniorzy Zieliński, Bańkowski, Babiec, Cyba, Dżędzera. I piłkarze drużyny oldboyów Terek, Wojda, Ściebura z wiceprezesem Nysy na czele Bogdanem Bachmatiukiem. Ta część spotkania należała już zdecydowanie do gości, którzy w pierwszym kwadransie drugiej połowy doprowadzili do wyrównania. Więcej sytuacji do zdobycia zwycięskiego gola stworzył sobie Śląsk. Miejscowi również mieli doskonałą okazję, której nie wykorzystał Sławomir Ściebura i ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Czy to już taka będzie tradycja w Kłodzku, że będzie zapraszany, no może tak od czasu do czasu, Śląsk Wrocław? To znaczy się, no ja myślę, że jakieś większe uroczystości, czy związane z klubem, myślę, że na pewno. Mamy dobre relacje ze Śląskiem Wrocław. Myślę, że współpraca nam się układa bardzo dobrze. Współpracujemy na różnych szczeblach, od młodzieży po seniorów. Także myślę, że jest taka możliwość i na pewno nie jest to ostatni mecz.